Małopolsce leży gdzieś ta maleńka, piękna wieś. W tej to wiosce przedszkolaki wiedzą, jak przecierać szlaki. Witajcie kochani. Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozmawiać o polskich legendach. Zaczniemy od tego, co to jest legenda. Legenda, słuchajcie, to jest opowieść, która zawiera elementy prawdziwe, historyczne oraz elementy fantastyczne, czyli takie wymyślone i nieprawdopodobne. W naszym kraju jest wiele pięknych legend. Na pewno znacie niektóre z nich. Słuchajcie, ja tutaj mam taką książkę, Legendy Polskie. I tutaj w tej książce na przykład mamy takie legendy jak Lech, Czech i Rus. O tej legendzie wspominałam z okazji przy tak zwanej majówce, gdzie obchodziliśmy święto 1, 2 i 3 maja. Mamy też Wars i Sawa, czyli o Warszawie, Bazyliszek, o Smoku Wawelskim i Sprytnym Szewczyku, o Czarnoksiężniku Twardowskim, o Piaście Kołodzieju, o Popielu, którego myszy zjadły, o Pięknej Pasterce i Księciu z Raciborza. Tych legend jest na pewno zdecydowanie więcej. Więc jeśli poprosicie rodziców, na pewno pomogą Wam znaleźć takie legendy, książki o legendach. Może oni sami znają jakąś legendę i chętnie Wam opowiedzą. Ja dzisiaj chciałabym przeczytać Wam legendę o Smoku Wawelskim. O Smoku Wawelskim, moi drodzy. Tutaj, moi drodzy, mamy Zamek Królewski na Wawelu i właśnie nasza historia zaczyna się na zamku. Posłuchajcie o Smoku Wawelskim i Sprytnym Szewczyku. Dawno, dawno temu na Królewskim Zamku w Krakowie rządził dobry i mądry król Krak. Dbał o poddanych, więc wszyscy go kochali. Pod jego rządami każdemu żyło się dobrze. A jeśli kogoś spotkało coś złego, mógł być pewien, że litościwy król nie odmówi mu pomocy. Pewnego dnia jednak na Kraków i okoliczne wsie spadło wielkie nieszczęście. W środku najciemniejszej nocy, nie wiadomo skąd, nad Wisłę przyleciał smok. I osiedlił się w pieczarze w skałach u stóp wielkiego wzgórza. Smok był ogromny, cały pokryty zieloną łuską. Skrzydła miał wielkie, rozłożyste i silne. Łapy zakończone ostrymi jak noże pazurami. Długie białe zęby wielkiej paszczy. A na dodatek potrafił ziać ogniem. Był szybki, zwinny i doskonale latał. Blady strach padł na okolicę, bo smok urządzał sobie polowania. Porywał owce, krowy, świnie, barany, ale co najgorsze, także młode dziewczęta. Ognistym oddechem palił wszystko wokół. Domy, zabudowania, gospodarcze, stodoły, obory, stajnie i chlewy. Nikt nie był już bezpieczny. Ludzie rzucili się z płaczem po ratunek do króla. Krak, nie zlekając, wyprowadził przeciwko smokowi najlepszych rycerzy, ale niestety polegli w walce, a potworowi nie wyrządzili najmniejszej krzywdy. Rozpaczony król ogłosił zatem, że kto znajdzie sposób, by zabić smoka, otrzyma w nagrodę worek złota. Z całej Polski zjeżdżali najprzedniejsi rycerze, książęta, szlachcice, synowie kasztelanów i wojewodów. Dosiadali najdzielniejszych, najszybszych koni, zakładali najlepsze, najtwardsze zbroje, łapali za najostrzejsze miecze.
i wszyscy ginęli w smoczym ogniu. Król przeraził się jeszcze bardziej, bo ratunku nie było widać, a kwiat polskiej młodzieży ginął na darmo. Pewnego dnia na dworze pojawił się skromnie ubrany, ubogi chłopiec. Ukłonił się w pas królowi i dworzanom. Nazywam się Jaś Skuba, miłościwy panie. Przedstawił się. Jestem szewczykiem. Uważam, że potrafię zabić smoka. Dworzanie wybuchli śmiechem, ale król uciszył ich natychmiast. Spróbuj zatem, Jasiu Skubo, a jeśli ci się uda, sowicie cię wynagrodzę, powiedział król. Szewczyk poszedł przygotować wszystko, czego potrzebował. W okolicznej wsi znalazł dużego barana, który jakimś cudem ukrył się dotąd przed smokiem. Zabił go, a jego skórę wypchał siarką, po czym zaszył tak sprytnie, że wyglądał jak żywe zwierzę. Potem zakradł się pod wejście do smoczej jaskini i rzucił w głąb barana, a sam schował się za pobliskim drzewem. Wkrótce smok wypełzł z pieczary. Zwabiony zapachem mięsa, natknął się na wypchanego barana i pożarł go jednym kłapnięciem paszczy. Przez chwilę rozglądał się zadowolony, ale potem zamarł. Siarka w żołądku zaczęła palić go żywym ogniem, zupełnie jakby najadł się pieprzu. Dysząc z pragnienia, rzucił się do Wisły i zaczął chciwie pić wodę. Pił, pił i pił, aż odsłaniały się brzegi rzeki, a brzuch smoka rósł i rósł. Nagle rozległ się ogromny huk, aż podskoczył królewski zamek. To smok pękł z nadmiaru wody. Sprytny szewczyk udał się z powrotem na Wawel, gdzie przyjęto go z wszelkimi honorami. Król cieszył się niezmiernie. Dworzanie ściskali chłopca, ile mieli sił. Zgodnie z królewską obietnicą, szewczyk dostał nie tylko wielki worek złota, ale także wóz wyładowany po brzegi szlachetnymi kamieniami. Nigdy już nie był biedny. Założył warsztat, ożenił się i żył spokojnie i szczęśliwie, opowiadając wszystkim chętnym o tym, jak pokonał smoka. Jaskinie, w której mieszkał potwór, zachowano w niezmienionym kształcie i nazwano ją Smoczą Jamą. Można ją zwiedzać w Krakowie do dzisiaj. Koniec. Moi drodzy, tak właśnie wygląda wejście do jamy smoczej, gdzie mieszkał smok wawelski. Właśnie tu, gdzie mamy zamek królewski, tuż pod tą górą znajduje się wejście do jaskini smoka. Jak się przed wejściem do smoczej jamy można właśnie zobaczyć posąg smoka wawelskiego, który od czasu do czasu zieje ogniem. Także zachęcam Was gorąco, Was i Waszych rodziców, do odwiedzenia Krakowa i zobaczenia właśnie tej oto jamy, w której mieszkał zły smok, który został pokonany przez sprytnego szewczyka Jasia Skubę.